To Hukoschrom 9H. Powinien chronić przed wybuchami. Umiesz kierować się gwiazdami? Wygląda na cenne. Lepiej tego nie dostaniesz. Bierz śmiało. Thank you.
To sygnał odysk. W sam raz do nadawania sygnałów. Uruchomić sygnał odysk, musisz odpowiednio ustawić pąg łopatki. Idealnie. Teraz możesz pingać wszystkie dyski wedle uznania. Zakręć łopatką, by ustawić odpowiednio sygnał odysk. Ping, bam, ping. Udało ci się znaleźć transwiadomość. Ej, trochę elektronicznego złomu.
koniec linii. Pewnie znajdziesz tu ciuchciucha. Dobre znalezisko. Hej, jest tam trochę gumy złomu. Tylko czekasz, ktoś go weźmie. Baza to kontopa. Ciuchciuch wiedział, że pewnego dnia do niego trafisz. Wystarczyło podążać stalową drogą. Tory mogą być zardzewiałe, ale wszystkie prowadzą w jego stronę. Mówi, że nazywa się Ciuchciuch i lubi toczyć się po torach. Mówi, że udało ci się podążać torami we właściwym kierunku, ale wzdłuż nich są również zwrotnice. Pytanie, czy utrzymasz się na tym samym torze, czy znajdziesz sposób na przełączenie zwrotnicy? Tak. Zdajesz się podążać właściwym torem. Ma nadzieję, że nie trafisz na żadną mroczną bocznicę. Niezależnie od tego, w którą stronę się udasz, chcę, żebyś pamiętał, że tory nigdy nie poprowadzą cię źle. Trzymaj się ich, a doprowadzą cię we właściwe miejsce. Chcę wiedzieć, czy żałujesz czasem obrania tej konkretnej drogi życiowej. Gdyby można było cofnąć czas, czy twój pociąg nadal toczyłby się po tych samych torach, co teraz? Chyba jak każdy. Nikt nie jest doskonały. Wygląda na to, że świat w końcu wyszedł z dołka i znów zmierza w bezpieczne miejsce. Bardzo ci dziękuję za wciśnięcie hamulca i wysiłek, by świat wrócił na właściwe tory. Nie zbaczajmy jednak z trasy. Dziwi się, że ktoś trafił tak daleko, ale czasami niewłaściwy pociąg zabiera cię na właściwą stację. Jak widzisz, nie planował się tu zatrzymywać, ale skoro musiał, to cieszy się, że cię tu widzi. Mówi, że ma na imię Ciuchciuch. Wypadł z torów, kiedy świat zaczął umierać, ale nauczył się myśleć pozytywnie, niezależnie od sytuacji. Mówi, że życie czasami wypada z torów, ale lepiej jechać po takich, które są zadbane i dobrze naoliwione. Cieszy się, że twoja nieśmiałość ustąpiła. Dobrze, że pomagasz innym. Mówi, że dobrze jest kwestionować przekonania innych, tak jak ty robisz to w przypadku Jagnich. Mówi, że dobrze cię spotkać tak późną nocą. Dziwi się, że musisz iść. Zobaczmy. Musisz zakręcić globusem. Musisz zakręcić globusem. Musisz zakręcić globusem.
Czujesz to? Gdzieś w pobliżu czyha biozagrożenie. Trzymaj to mocno. Park Akuku. Młodziaki uwielbiają to miejsce. Noc się kończy. Wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Ja. Wie, że ponoć współczujesz innym i ufa, że w twojej naturze leży chęć pomocy potrzebującym. Mansela van. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Poprzez wewnętrzny konflikt każdy jest odpowiedzialny za własne czyny. Why ad fulia haya? Cieszy się z twojego wyboru. Nie można być dobrym, nie czyniąc dobra. Cienie się zmniejszają. Czuję się atakowany. I dobrze, o to chodziło. Chwilka, czym jednak jest światłość bez mroku? Szczęściem.